No, to będzie taka bardzo krótka relacja z tego momentu, z moimi działaniami i z tymi łapaniem tymi rójek. Ja już na Facebooku ja dawno opowiadałem, że to się łapie tak rójki. Ale ja tego nie umiałem wszystkiego opowiedzieć. Ja widzę, że doktor Kwasak ogarnął temat i on ładnie to wszystko przedstawił i to świetnie wygląda, nie? No, ja to opowiadałem już dawno, ja całą pasiekę tak zrobiłem. Ja w zeszłym roku olałem temat z tym, że ja tego nie opalałem porządnie, tylko tak jak postawiłem, tak stało, nie? Ten stary ul. Ja w zeszłym roku na przykład zapałem na to tylko jednego i to zapałem pierwaka jednego. Bo mi na tym nie zależało, po prostu rozstawiłem tak z głupoty bardziej. Ale jak kiedyś właśnie opalałem gazetą zawsze, to te rójki wchodziły. A jak robiłem to później, że te drużaków więcej łapałem, to te pszczoły ja łapałem, co roiły się, że się skończył pożytek. No. Ja łapałem te wszystkie rójki, bo ja wtedy miód wcierałem łyżką i te pszczoły zwyczajnie do tego ciągły i te kradnące stawały się potem zwiadowczyniami, nie? No i to jest taka historia, że ja tą pasiekę od początku zacząłem właściwie na rójka. Dopiero potem dzieliłem to wszystko na matecznikach tych rojowych. Sobie robiłem odkłady, wywoziłem, nawet rowerem wywoziłem, słuchajcie. Odkłady, no. Na początku się robiło wszystko, nie? No. I się woziło tym rowerem tam. Ale no to właśnie, no to ja te rójki łapałem i to ja wiem, że to opalanie to ma sens. To ma sens i to wtedy ten leci, ten smrodek z tego wszystkiego w powietrze, te pszczoły to czują już z bardzo daleka i to tam ktoś się z tym nie zgadza, to tam głupoty gada. No i to było to wszystko. To wszystko. Pszczoły bardzo lubią, jak coś opalimy. Na przykład jak ja taką dennicę włożę im opaloną pod spód, to one tak, tak. To widać po tym, że pszczoły są z czegoś, na przykład tam jak było się tak zadowolone, tak jakby. Ja mam takie wrażenie, no po prostu pszczoły lubią takie miejsca, gdzie ten ul się jakby tak wypalił się jakby, nie? Że, no, lubią, bo to tak czyste wtedy, dla nich to jest takie czyste. Ja no, jak się tak rozumie pszczoły, no to tak by to wychodziło, a nie tam, że nie, że ktoś tam umie lepiej. No to jak umie lepiej, to niech powie, nie? Bo te rójki i tak wszystkie zdechną przez zimę, pomrą, po prostu te rodziny pomrą, no, bo je zeżre waroza i inne.